the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mage Seeker. Trochę było przerwy od niego, ale to nic. Myślę, że na spokojnie uda się, dzięki temu, że ukończyłem ostatnio Mortal Shell i powoli God of War'a kończę, no to myślę, że zrobimy sobie drobną przerwę, zanim zaczniemy kolejną część God of War'a i dokończę wtedy Mage Seekera. I będzie się pojawiał na przemian z Dying Light'em i być może jeszcze może w końcu uda mi się zrobić jakiś odcinek z Rebel Cops, bo autentycznie na ten moment tak mnie ta gra wkurwia, że ja po prostu nie chcę w nią grać, nie? Ale się będę musiał przełamać i w końcu ją zrobić, bo ja nie jestem osobą, która gry porzuca. Tak samo w końcu namówię Ognistego na dołączenie do mnie w Darksiders Genesis. Przy dobrych wiatrach może nawet uda nam się zagrać na podzielonym ekranie, tylko w dwóch takich, w jednej sesji dwóch graczy, nie? No ale zobaczymy. Póki co, lecimy przygotować się do następnej misji, czyli oglądać odprawę. Zobaczmy jeszcze tutaj. Czy możemy o czymś pogadać? Kurde, nie jestem pewien. Chyba ruiny? Tak, to jest coś nowego. Jak znalazłaś to miejsce, Leilani? Po prostu szukałaś kryjówki i natknęłaś się przypadkiem na jakieś starożytne ruiny? Właściwie to pokazała mi je moja babcia. Wyczuła w nich magię. Ja też ją czuję. Babcia sądziła, że to zaginione ruiny Zefiry, niegdysiejszej stolicy Demacji. Ouuuu! Proszę! Jeśli to są ruiny Zefiry, to są tu ruiny tego samego miasta, przed którym w najnowszym cinematiku od Riotu, czyli Still Here, Aatrox walczy z Kayle i Morganą. Nice. Ciekawe, jak się żyło w tamtych czasach. Ziemia pamięta. Chroniła Demacjan dawno temu. Być może pozostało tu coś z tej ochrony. Lubię myśleć, że założyciele wciąż w jakiś sposób nad nami czuwają. Ich posągi na pewno. Okej, reszta już była. Myślę. Jeszcze czeknę to tylko, czy to było. Tak, to już było. Dobra. Mijamy to w takim razie. I właśnie, zaklęcia. Ile mam? 600 zasobów, czyli tak, czy ja coś mogę zrobić? Tego jeszcze nie spotkałem. Tych też nie. Tego też nie. Tych też nie. Tych też nie. Nie, czekaj, to. Ładowanie to. Nie, tak. Okej. Jakbym mógł, to by było normalnie do kupna, ale. Czy tam do odtworzenia, ale że nie spotkałem, nie mogę, no to. Nie ma opcji. Dobra, zobaczmy, co nam róbko. Nie, przegadane wszystko. Nie chcę gadać, chcę do kuźni wejść. Tutaj czego mi brakuje? Więcej rekrutów. Okej, nawet nie mogę kosztów kolejnych zobaczyć, dopóki tego nie... Nie zrobię. Dobra, zanim ogarniemy odprawę, tak, zobaczmy... Tutaj? Nie, to było tutaj. Staliśmy ile? 20 zapasów, okej. Mm-hmm. O, z Jobs mogę o czymś pogadać. Jak to wygląda? Mam 3 dla Lorna. Jeszcze jedna osoba dla niej, będę miał upgrade'y. A tutaj jeszcze 2 dla Oberon i dla Lorna, żeby kolejno były upgrade'y. Okej. O czym mogę pogadać? Pytanie Jobs. Chciałem cię o coś zapytać. To jest powstanie magów, prawda? Myślałem, że to oczywiste.
ale ja nie jestem czarodziejką. Używasz magii, a to czyni cię w pewnym sensie czarodziejką. Jestem magiczna, tak, ale na pewno nie jestem czarodziejką. My, Yordle, używamy magii w całkowicie inny sposób, więc nie jestem pewna, czy tu jest moje miejsce. O czym ty mówisz, Jobs? To walka każdego, kto był prześladowany przez łowców magów. Znaleźliśmy się w lochu Hezbefa. Dla mnie to wystarczający powód. Naprawdę? Naprawdę. Jesteś jedną z nas. Tak samo jak Leilani czy ktokolwiek inny w tym obozie. Juhu! Słyszałeś to smutny głosik w mojej głowie? Tu jest moje miejsce! Ha! Okej. Dobra, ciekawe. I szkolenie rekrutów. Zauważyłem sporo zmian w ćwiczeniach rekrutów, odkąd się u nas zjawiłaś, Jobs. Wspaniale to słyszeć! Nadają się już do walki? Tak, jestem zadowolony z jego i z ich postępów. Bardzo lubisz szkolić żołnierzy, prawda? No tak, trenuję wojowników w Demacji od czasów, kiedy jeszcze twoi dziadkowie byli dziećmi. Każdy może stać się ekspertem od czegoś, jeśli będzie ćwiczyć, a Yordle są ekspertami od bycia ekspertami. W sumie? Heimer, myślę, mógłby się zgodzić. Niektórzy są wojownikami, inni budowniczymi. Jest nawet pewien Yordle, który specjalizuje się w byciu rybą. Fizz. Ale śmiertelnicy szkolą się w nieodpowiedni sposób. Podglądałam kiedyś ćwiczenie nieustraszonej gwardii. Katastrofa! Myślałem, że oni słyną z dyscypliny. Dyscyplina jest bez sensu, jeśli nie umiesz reagować na niespodzianki. Zrobiłem kiedyś niespodziankę nieustraszonej gwardii. Słabo sobie z nią poradzili. No to jak powinno się trenować? Trzeba próbować nowych rzeczy, eksperymentować! Co oznacza, że niezbędna jest odrobina chaosu? Mam taką sztuczkę z jadowitą osą. Jeśli chcesz szczuć jadowite osy na nowych rekrutów, Jobs, udzielam im pozwolenie na samoobronę. No i wszystko, kumasz, Sylas! To jest ciekawe podejście. Ale to już sprawdzałem to, nie ma co. Dobra, obczajmy odprawę. Zobaczmy. Dwie kolejne zadania. Dwa kolejne zadania. Jedna zasadzka, jedna rekrutacja. Dwie osoby. A tutaj łupy. Dobra, dla niej mogę, prawie na pewno mogę znaleźć kogoś podczas misji, więc czy wysyłamy Lorna czy Oberon? To jest dobre pytanie. Zobaczmy, jak tutaj bym go ulepszył. To tu jest ulepszenie stanowiska Leilani, a tutaj Jobs. Czy Jobs coś konkretniej daje? To nie jestem pewny, ale Leilani chcę jak najbardziej ulepszyć, więc wyślijmy tu Lor... O, co jest? Dobra, moment... Łowcy magów zatrudnili grupę najemników, by wyłapywali magów. Powinniśmy odwiedzić ich obóz i uratować więźnia. Dobra, tutaj niech idzie Lorn. Ej, myślałem, że mogę dwa na raz wysłać, ale nie. Dobra, no tutaj są łupy, ale łupy to mi aż tak niepotrzebne. Dobra, to Lorn, idź tutaj w takim razie. Dobra, Boże, pewnie mogę wysłać dwóch na raz, tylko jak będę miał więcej niż trzy osoby. Myślę, że jeszcze dwóch mogę zabrać ze sobą. Dobra. Zwykli wrogowie. Piorun, mrok, powietrze i to. Okej, no ani Lorn, ani Nia mi się to jakoś specjalnie nie przydadzą, no ale z braku laku wezmę sobie i ją, i Oberon. Oberon? Zobaczmy. Święta Puszcza. Łowcy magów polują na zamaskowaną panią. Kryje się ona w głębi Świętej Puszczy i objawia się tylko tym, którzy zasługują na jej pomoc. Znajdź zamaskowaną panią, zanim zrobią to łowcy magów. Proszę, proszę, czyli idziemy po Morganę. Ciekawe, czy nas wspomoże tak, wiecie, tak od razu, nie? Czy, a chociaż jestem prawie pewny, że chyba nie do końca. Biuro Naczelnego Łowcy Magów, czyli Eldreda. Zatem teraz wiesz, jak to jest, gdy ucieknie ci więzień, Wisterio? Pokona mnie w walce, panie! Ukaż mnie, jak uznasz za stosowne. Nie dopuść, by to stało się sprawą osobistą, Wisterio. Stracisz bystrość osądu. On stracił wszystko, czego się uczyliśmy. Ja wciąż panuję nad magią, ale on stał się potworem.
śmiem twierdzić, że jest całkowicie odwrotnie. Ty masz siłę, której on nie ma, a my potrzebujemy tej siły. Król umarł, więc królestwo się chwieje. Jarvan IV dopiero co wstąpił na tron. Ten nędzny bunt zagraża całej Demacji. Nie martw się, panie. Wraz z Rejn przyniosę ci głowę Sylasa. Okej, okay, a teraz gdzie jesteśmy? A, okej. Okay. Pewnie przed tym całym biurem, czy tam siedzibą. Zawiodłam cię, panie. O nie, 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 drogie dziecko. Ty nie potrafisz mnie zawieść. Dotarłaś do jego największego bólu. To była sprytna sztuczka. Nie martw się, Rejn. Zbuntowani magowie uciekają jak szczury. Ale wspólnie ich zlikwidujemy. Jestem tego pewna. Lecz co jeśli przeznaczenie jest po ich stronie? Jeśli pomaga im zamaskowana pani? Wtedy staniemy do walki z samym przeznaczeniem. Wiemy przecież, co jest najlepsze dla Demacji, prawda? Tak, sprawię, że będzie cierpiał. Boże, ta Rejn wygląda, jakby była albo po jakichś ostrych narkołykach, albo jakby nie do końca potrafiła myśleć samodzielnie. Przecież kto wie, może po trochu jedno i drugie. Co się wiecie, z tym drugim chodzi mi o to, że ma tak przerżniętą psychę przez łowców magów, że nie potrafi sama dochodzić do wniosków, tylko myśli tylko i wyłącznie tak, jak jej łowcy każą myśleć. Czemu mi ten fotel tak zawsze trzeszczy? Wkurwia mnie to. Okej, okay, kontynuujemy naszą przygodę. O, na start jakieś notatki. Zamaskowana pani. Słyszałem tyle legend. Niektórzy mówią, że to dobry duch. Inni mają ją za wiedźmę. Ciekawe, czy objawi się zabójcy takiemu jak ja. Zobaczymy. Dobra. Mam coś z powietrza. Czy ja mam coś lepszego? No niestety nie bardzo. Dobra, nie ma tu ognia ani lodu, więc weźmy sobie tutaj to, a tutaj piorun. Teraz to. Zamaskowana pani i magowie, wysyłam tę wiadomość w nadziei na znalezienie odpowiedzi. Moja babcia opowiadała o schronieniu dla magów ukrytym głęboko w szurimiańskiej dżungli. To stamtąd pochodzą moi przodkowie i tam jeden z nich został wygnany. Nie znam jego imienia ani nazwy tego miejsca. Ale wciąż krąży we mnie magia przodka, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Magia jest wszędzie, ale zwłaszcza tutaj, mawiała babcia, przykładając rękę do mojego serca. Jej powiedzenia dodawały mi otuchy, dopóki łowcy magów nie przyszli po nią i resztę rodziny. Uciekłam, ale pozbawiona rodziny jestem zdana na siebie. Szukam ojczyzny moich przodków i potrzebuję waszej pomocy. Okej, okay, czy ona mówi czy ta notatka wskazuje na Isztal? Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Dobra, i mamy tego nowego wroga w takim razie. To było tu? Nie, to jest od Nije, nie chodzi o drugie. Kurde, no jak to było tu? O, dobra, znowu. Ślad ciemności. Czy to może być znak zamaskowanej pani? Nice.
Ciekawe. Czyżby zamaskowana pani była jakąś czarodziejką natury? Ohoj, nie Sylas. Nie, nie, nie. Zamaskowana pani to córka aspektu. Petrucyt Demacji nie sięga daleko. Magia nie jest osłabiona. Magia jest tu gęsta jak sam las. Ciekawe. Proszę. Dwie osoby. Daję ci wolność. Okej. Okay. Ojcyk akurat do niej. Miło. Śmierć łowcą magów, chodź ze mną. Śmierć łowcą magów. Cyk do Oberon, pięknie. Choć był to początek lata, powietrze stało się mroźne. Pod butem usłyszałem głośne chrupnięcie. Czyżby lód? Rigby zawarczał z dezaprobatą. Nie spodobał mu się ten mróz. Podążając śladem zamarzniętej trawy, doszliśmy do małej polany, na której ujrzeliśmy ogromnego wilka. Jego gęsta biała sierść skrzyła się od szronu. Warknął, ziejąc mroźnym powietrzem i szczerząc długie kły. To bestia z dalekiej północy, szronokieł, jak nazywają go Freljordianie. Wracaj w góry, wrzasnąłem, wymachując nad głową bronią. Wilk zmierzył mnie gniewnym spojrzeniem, po czym powoli wycofał się do demacjańskiej puszczy. Biedne stworzenie, co też mogło go tu sprowadzić, tak daleko od domu? No, intrygujące. Okej. Okay. Co to jest? To mogę to bić? Ale nic mi to nie daje. Dobra. Nowa osoba? Elara! Kim jesteś, że nie boisz się moich mocy? Pokaż się! Jestem Sylas z Ochlapiska. Zagłada łowców magów? Pożeracz czurów i różnych brei. Sylas! Ten rewolucjonista? Słyszałam opowieści o twoich wyczynach. Szkoda, że nie mogłam zobaczyć ich na własne oczy. W takim razie dołącz do nas i walcz u naszego boku. Wygląda na to, że starzy bogowie nie bez powodu nas połączyli. Będę służyła w twojej sprawie. To była literówka, widziałem. Nowy wygnaniec, Elara, elitarna, mistyczna ma czarodziejka. Czy tam elitarna czarodziejka mistycyzmu? Nie wiem. Nevermind. Po przypisaniu do głównej misji rekrutka zapewnia Celestowi kombinację mistycznego wybuchu. Nowa. Inna ta jest w ogóle. Jest co? Jest doskok i dwa ataki i zwiększone wrażenia mistyczne. Ej, to może być niezłe. Okej, okay, tutaj mamy to. Dobra, na nich przydałby się. A nie, to nie jest to. A dobra, mogę dupnąć tak po prostu. Czemu by nie? Okej. Cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra, powiedzmy, że to się udało. Chciałem zrobić, wiadomo, ten doskok normalny, no ale... Że nie pykło, no to trudno. Co mi daje w ogóle nawalanie w tę roślinę? W sumie daje cokolwiek. Okej, okay, to jest chyba nowy typ przeciwnika, tak mi się wydaje. Tak, mamy to zaklęcie takie ten. Co to? Oh, come on, serio? Serio? Zaklęcie, które jedyne co robi to... To tworzy mi taki ten? O, to serio? Jest niewrażliwy na moje ten? To aż intrygujące. Okej, czy on jest niewrażliwy na zwykłe ataki, ale może... Okej, warto wykorzystać, widzę, w trakcie jakiejś akcji. Okej, czy on jest niewrażliwy na zwykłe ciosy, ale za to trochę go biją ogólnie magię. Ogólnie magiczne obrażenia. To jest chyba taki ognik, jak był na przykład w Van Helsingu, tak mi się wydaje. Co to daje? Tak, dobra, to mogę bić, po prostu odzyskać sobie pasek.
tam jeden segment tego paska many. Dobra, to i to mnie kosztuje 2 punkty, więc ty muszę uważać. Daj, nie to chciałem zrobić. Padł. Nie powiem, taki ślaczek zostawiany jest nawet okej, ale ogólnie sama ta magia jest trochę useless. Znaczy, wróć, nie useless, jest trochę słaba, o. To lepiej powiedziane. No ja, naprawdę. O! Serio, myślałem, że ich zmaszatuję z tego. Nice, jeszcze podleczony. No ciutko, ale lepszy ryc niż nic. Ty ma... Ej, mam 3 HP, co jest? Okej, coś tu nie pykło po mojej myśli. Delikatnie mówiąc. To akurat ładnie wyszło. Ten tam spłonął. Podleczenie. Hop, hop. Okej, znowu mamy ślad od Morgany. Zaś się cofamy. Nie, kurde. Czy ona prowadzi mnie do niej, czy z dala od niej? Jak mam obstawiać, to raczej po pierwsze. Jakiś ołtarz? Poprosiłbym. O, znowu jakiś nowy przeciwnik. Lepiej czekaj jeszcze raz, co to daje? Uuu, daje tarczę! A to akurat miłe. To bardzo. Seriously? No nie wierzę. Dobra, czekaj. Ja tam sobie z chęcią tej tarczy bym trochę jeszcze nastakował. Dobra, plus 23. Czy 23 to jest maksimum, ile mogę mieć z tej tarczy? Come on! No i jeszcze raz niech się, kurde, to striggeruje, nie? Bo muszę to widzieć. Czy to się triggeruje bardziej, czy mniej? No, cyk. Tak, 23 to jest maksimum. Dobra, ale i tak sobie wezmę na później. Tarczę. No, jawniej. No i pięknie. Okej, teraz tutaj. Mówią, że pomaga słabym i pokornym. Ja nie jestem ani słaby, ani pokorny, ale potrzebuję informacji. No i wsparcia. Wiesz, teraz może wypadałoby zmienić śpiewkę, nie? Okej, ej, chyba... Ej, to jest ciekawe. Mogę chyba na... Dwa takie ślaczki mogę chyba na siebie nałożyć. Tak myślę. Jak to teraz wyglądało? Kolejna notka. Kontynuuję obserwację. Dalej twierdzę, że lepiej oszczędzić jak najwięcej demacjańskich wojowników i włączyć ich do naszego imperium.
To odważni, zaradni, utalentowani żołnierze, którzy będą dobrze służyć Noxusowi, gdy oczyścimy ich umysły z zabobonów. Ci ludzie sami sobie szkodzą. Nienawiść do magów od samego początku osłabiała Demację. W tym się akurat zgodzę. Nie musimy stosować siły. Pokonamy ich podstępem, sztyletem wyciągniętym we właściwym momencie, zamiast okładać ich pałą. Trudna sytuacja, do której doprowadzili, pogorszyła się, a my przyspieszymy rozwój wydarzeń, działając z ukrycia. Lęk przed magią obraca Demację w piach. Wystarczy odrobina presji, a całe królestwo runie jak domek z kart. Wierzcie mi, Demacja sama skaże się na zagładę, nienawiść Demacjan zaprowadzi ich prosto do Noxusu. Czekaj, kto to napisał, nie? I w sumie co lepsze, ciekawe, czy autor tej notki jeszcze żyje, skoro znajdujemy ją w takim lesie. Chyba pokazuje mi drogę. Dobra, dobra, ale... O, to, właśnie. To jest skrzyneczka, ta szkoda nie wziąć. 130 zapasów! Wow, ej, to najwięcej jak do tej pory. Okej, kolejny taki miraż. Okej, jest kapliczka. Wreszcie, można by rzec. Zobaczmy, co się kryje dalej. Strażnik lasu! To na pewno pani wystawia mnie na próbę. Okej, mamy bossa. Czemu go bić? Co? To jest chyba loot? Jeszcze nie jestem przekonany. Wiatr, to by chyba natury bardziej używać. Natura to niestety ma to do siebie, że to ja mam tylko taki pierdolaty strzał. Ma tego ziombla, nie? O! O, to ciekawe. No bardzo. A tak, to jest natura, widać. Z jakim mocnym zakręciem natury, kurde, HP zabrałem. Co jest za efekty, kurde? Bo coś widać. Zróbmy sobie tak. Ciekawe. Zmaszytowane. To była moja ostatnia potka, niestety. Padł? Druga faza. Nie, okej, chyba padł. Dobra, zajebiście. To miejsce jest przesiąknięte starożytną magią. Starszą niż kamienie, z których zbudowano Demację. Zobaczmy, czy łatwo się kruszą.
Ciekawe. Okej, to było proste. Teraz co? Morgana? Te rzeźby nie wyglądają na demacjańskie. Może są starsze? Jak nie wygląda demacjańskie, no to logika, chyba że są starsze, nie? Podróżnicy, strzeżcie się. Zwiadowcy i strażnicy królewscy zaobserwowali grupę freljordiańskich grabieżców na północ od tych lasów. Polowali bezprawnie na demacjańską zwierzynę, plądrowali ziemię oraz porywali obywateli i podróżników do bogowie wiedzą jakich celów. Ci krwiożerczy cudzoziemcy są wyżsi i potężniejsi od przeciętnego demacjanina. Zamiast pancerza i ubrań noszą prymitywne futra i skóry. Ich wojownicy noszą liczne blizny, a jeżdżą na grzbiecie nieznanych w tych stronach szablozemnych bestii. Są uzbrojeni i śmiertelnie niebezpieczni, nie próbujcie z nimi pertraktować, uciekajcie, gdy tylko ich zobaczycie. Okej, chyba chodzi o plemię zimowego szpona, tak mi się wydaje. No, najbardziej mi opis do tego pasuje. O! Proszę! Mamy bestyjkę. Okej, ciekawe. Jak mi jedną! Jest! Jeszcze zdążyłem! Kurde! Ale blisko było, żebym teraz to stracił. Okej, czy ja chcę używać potki? No, jednej mogę użyć, myślę. W górę. Kolejna skrzynka, lubię to. To jest 70 zapasów tym razem. Jeszcze was więcej. Spoko. Tarcza. Dalej. Ogień. Poń. No i spoko. I akurat fajnie, że się pojawiły właśnie te, co tarcze dają, bo to mi jak najbardziej na rękę teraz było. Okej, trochę w złej kolejności mi się to odpaliło, no ale niech będzie. Nowa tarcza. Okej, ładne. Co jest? Tu. Okej. Zupnięcie, unik. Dupnięcie. Cyk. O, ładnie! Double key jednym strzałem, to lubię. No i progresujemy dalej. Co tu się kryje? W takim razie, jakby się kolejny jakiś starczą pojawił, to bym się nie obraził. Okej, mamy to, bo teraz próbuję ominąć, żeby nie zebrać. W razie właśnie jakiejś walki, a pewnie jakaś... O, i proszę, znowu ten. Spoko. Aha! Muszę nie mam tego. O, mamy. Teraz mam. Brawo ja, kurde. Wróg bije, kurde, piorunami, to ja go też ciepnę piorunem. No, logika. Dobra. Dobra.
No nie wierzę, serio! No come on! Może zginął jeszcze, jeszcze mi zaliczyło ten cios? To co się opluty czuję, naprawdę. God damn it, no i oczywiście jest już jako zebrane, no kurwa. No i proszę, dwa ogniki one-shotowane praktycznie w moment. Proszę, kurde, mogłem se na... Że de facto mogłem sobie odpuścić ten strzał swój, mogłem go dziabnąć tym, bo miałem na tyle many. Mogłem tak było szybki spam zrobić tego na 3 i bym to też dobrze zrobił. W miarę. Super, akurat se przeskoczył. To mi trochę nie pykło, krótko mówiąc. Wróć, krótko, delikatnie mówiąc. Tarcza, pyk. Nic. Raz. Raz. Hop. Tarcza, proszę, tarcza. Czy mi go, czy nie? Potrzebuję! Mam wyjście awaryjne. Was nic nie interesuje, tylko siedzenie, kurwa, i granie. A gdzie macie swój wentylator? Na dworze. No to... Zejdź i zobacz, co się dzieje w dużym pokoju, bo żadne się, kurwa, nie zainteresuje! Śmieci trzeba wystawić! Popiół wyrzucić z piwnicy. Jedziemy to. Dobra, mamy to. Bez potek, ponownie. Niestety. Okej, to jest powrót, widzę. Teraz zobaczmy. Okej, w prawo idziemy do... do Morgana. Idziemy też tam regularnie. Więc najpierw przejdziemy tędy. Kolejna notka. Ten las jest cudowny. Tyle potężnej magii do walki z głównym zagrożeniem naszego świata. Ludźmi, którzy nadużywają władzy, przedkładając swoje ambicje ponad wszystko. Rzadko spotyka się siłę zdolną stłumić władzę, choć magia również jest formą władzy. Szepcze się teraz, że można jej użyć przeciwko magom, a nie tylko wrogom. To naiwne spostrzeżenie na niebezpieczeństwo, przed którym stoimy. Ludzie, którzy tylko biorą dla siebie władzę, nic nie dając w zamian, są przyczyną wielkich katastrof, a to ci osobnicy najczęściej pragną władzy najbardziej. Chciwość jednoczy ich z podłymi magami, dla większości rządza władzy jest nieposkromiona moc, że ta moc pozwoli położyć kres wojnie, której ja nie byłem w stanie powstrzymać. Wojnie, która wybuchła po wywołanej przeze mnie katastrofie. Okej, okay. Nie do końca jestem pewny teraz, o co chodzi. Czy to chodzi o coś, co było w Demacji? Znaczy, dobra, w sensie jedyna taka większa wojna, która mi przychodzi teraz do głowy, to są wojny runiczne. No ale to fabularnie się nie spina. God fucking damn it. Serio! No, jak mnie zmaszotował, co? O
O nie, o nie, o nie, kurde, i teraz nie wiem, czy mi zaliczyło zebranie tej skrzyni. Kocham to namierzanie. Fuck you! A to z czego? Co mnie teraz trafiło? Nie zgarnę mi coś tego jednego, co chciałem. Czyli właśnie tej błyskawicy. No, ale trudno. Cyk. Dobra. 2000 zasobów, kurde, będę mu naprawdę zajebisty upgrade poczynić, jak wrócę teraz do kryjówki. Brawo, ja. No, ej! Chyba mam miejsce z intra, tak mi się wydaje. Ale pójdźmy tędy. O, proszę, srebrną skrzydły kolejne. Myślę, że będzie kolejna skrzynka. No, zwierzątko też spoko. Proszę, proszę, czyżby już to była ta cała świątynia Morgany? Czy tam jej kryjówka właściwie, a nie świątynia? Tak, jest jaskinia zamaskowanej pani. Okej. Okay. Otwieramy skrzynkę w takim razie. Śpiewajcie, nim cisza grobowa nastanie. Oto wojna wybuchła, skrzydlata obrończyni gniewem zapłonęła, Kale. Jej ogniści wyznawcy, co drogą równowagi kroczyli, w objęciach nocy śmiertelnej sprawiedliwości zaznali. Córka nocy, Morgana, ugasić ogień siostry próbowała, świętych i grzeszników do pokoju nawoływała. Ale choć moc obu z głębi serca płynęła, tylko zamaskowana pani stratę głęboko odczuła. Światło przyniosło, a mrok poprowadził, nienawiści kamienie, bliźniaczki bitwę stoczyły mściwą, wściekłe nie ruszyło ich sumienie. Śmierć i pamięć siostry zwaśniła, ich samotne męki w mit obróciła. Ciekawe. Ciekawe, kto to napisał. Ciekawe, kto to napisał. O, to chciałem powiedzieć. Dobra, raczej nie mogę teraz tego zakręć przypisać, nie? No nie. Muszę do kryjówki wrócić, czyli dopiero po misji. Hello there. Gwiazdy na niebie. Zamaskowana pani we własnej osobie. Czyli naprawdę istniejesz. Witaj, synasie z Ochlapiska. Ochłapiska. Słyszałem o tobie wiele złego i dobrego. Niektórzy cię przeklinają. Nieliczni zaś widzą w tobie nadzieję, jak sądzę. Czyli znasz mnie. A tobie jak na imię? Niektórzy znają mnie pod dawnym imieniem Morgana. Ale nie jesteśmy tu po to, by dyskutować o imionach. Chcesz mojego błogosławieństwa. A ja nie mogę cię pobłogosławić, póki nie przejdziesz próby. Widzę, że robisz dobry użytek z łańcuchów. Ja również.
Okej! Mamy boss fight, kurde. O kurde, nie mogę jej zabrać mocy. Ciekawe, czy to dlatego, że ma tą? Że ma tarczę? To, hop. Pierun. Ja w ogóle jej nie mogę zabrać. Krapieję. No ej, czy ja się zaś dałem w to złapać? Wow, no to będzie niezłe. Mam ją! Boże, jaka mi wczuta teraz weszła! Ja pierdolę, jaka mi kurwa wczuta teraz na nią weszła! Kurwa, ktokolwiek tę walkę zaprogramował, to ewidentnie chyba zapomniał, że piorun ma być kontrą na magię Morgany! Ja ją biłem piorunem, to biłem jej kurwa ledwo co. Biłem ją czymkolwiek innym, to zadawałem o wiele więcej obrażeń. Kurwa macz, kto to zaprogramował, nie wiem, ale zajebałbym go, nie? Ja bym zobaczył, co on tu odjebał. W momencie produkcji. Ale dobra, jebać to. Okej. Okay. Clear mind, back to story. Twoja magia... boli. Ból i miłość to straszliwe bliźnięta. A twój ból pokazuje mi, kim jesteś, Sylasie. Wielu cię wielbi, ale ty odrzuciłeś brzemię przywództwa. Prowadzę ludzi do walki. Do tego nadaje się najlepiej. Tak mówisz, ale czy to prawda? Porozmawiajmy. Ty jak se siadła fajnie, kurde. Ej, ale podoba mi się ta... cokolwiek to jest. Wygląda jak lustrzana sadzawka z Darksidersów. Co to za miejsce? Dla mnie to schronienie.
Miejsce, w którym mogę śnić o lepszej przyszłości. Demacja marzy o wolności. Jej ludność potrzebuje nauczyciela. Żaden ze mnie nauczyciel. Nie mam na to czasu. Moja misja jest ważniejsza. Możesz pomóc mi zabić Eldreda, obrońcę korony? Po tych wszystkich latach dalej kierujesz się zemstą? A gdy już wszystkich wymordujesz, co wtedy? Czy kiedykolwiek zaznasz satysfakcji? Wątpię, by moja misja kiedyś się zakończyła. Będę walczył z Eldredem i takim jak on do końca życia. Wolność nadejdzie, ale te łańcuchy i tak będą chłonąć krew, aż ja wyzionę ducha. Co jesteś gotów poświęcić w imię wolności? Zrezygnowałbyś z zemsty dla swojej sprawy? Ja... Nie. To zemsta jest moją sprawą. Zatem nie mogę cię pobłogosławić. Co? Masz szansę w końcu uwolnić Demację i odmawiasz pomocy? Chcę ci pomóc. Posiadam broń, której boją się łowcy magów. To sekret. We właściwych rękach wiedza ta może zniszczyć Demację i odbudować ją na nowo. Ale ci, którzy pragną zemsty, nie są wystarczająco silni, by nią władać. Nie. Zemsta daje mi siłę. To jedyne, co mi zostało po więzieniu. I jedyne, czego potrzebuję. Zbłądziłeś, Sylasie. Być może z czasem odnajdziesz drogę. Okej. Zakładam, że tym sekretem jest właśnie... to, że kiedyś w Demacji byli sami magowie, nie? Znaczy, dobra, sami to też za dużo powiedziane. Nie, że sami magowie, tylko po prostu magia kiedyś była nie, może nie tolerowana, tylko ludzie żyli po prostu z magią i nagle pojawili się łowcy magów, stwierdzili, magia jest zagrożenie, musimy ją tępić! No i tak się zaczęło. Co to gówno z tymi debilami. No dobra. Wracamy do obozu. Sylasie, czy odnalazłeś zamaskowaną panią? Co powiedziała? Znalazłem ją. Powiedziała, że nie pobłogosławi naszego powstania. Co? Dlaczego? Mówi, że zemsta mnie osłabia. Naprawdę? Taki jest powód? To absurd. Jesteś jednym z najpotężniejszych magów, jakich widziałam. Stwierdziła też, że ma pewien sekret, który możemy wykorzystać w walce z łowcami magów. Jakaś broń? Powinna pozwolić jej użyć. Jeśli sama by nam pomogła, musimy udowodnić jej, że się myli. Gdy zabijemy Eldreda, pani przestanie kwestionować naszą siłę. Dziękuję wam. Zamaskowana pani zmieni zdanie, gdy zobaczy, co możemy zrobić. Zbłędne myślenie, Sylasie. Zaraz, Sylas, ona naprawdę myśli, że jesteś słaby? Powiedziałem, że czerpi siłę z rządzy zemsty. To jej się nie spodobało. Ale podoba mi się, że Sylas jest szczery w tym przypadku, nie? Nie okłamuje ich, nie wymyśla jakichś powodów, dlaczego nie pomogł sobie, tylko mówi szczerze. Co się faktycznie stało? Każdy przynosi tu swój własny gniew, który jest impulsem do walki. Kim ona jest, by mnie osądzać? Jestem tutaj z powodu tych wszystkich lat spędzonych w celi. Nie mogę czcić bogini, która tego nie szanuje. Myślę jednak, że siła fizyczna nie jest tym, czego chce od nas Morgana. Więc czego ona chce? Żebyśmy przegrali? Jeśli jest obrończynią pokonanych, to czy musimy dać się pokonać, by otrzymać jej błogosławieństwo? Ja... nie wiem. Możemy zabić Eldreda i bez Morgany. Przecież taki właśnie był nasz plan. No ale jak wiadomo, pomoc Morgany byłaby naprawdę dobra. Muszę porozmawiać z Karą o piórze, które jej dałem. Jeśli zdołamy wykorzystać część magii Morgany, to może wczorajszy dzień nie pójdzie na marne.
Zobaczymy. Dobra, myślę, że po wycięciu walk to na spokojnie mogę to jeszcze tu wkleić. Zobaczmy, czy są jakieś nowe rozmowy. Jest o Morganie. Kurde. Dobra, to wiecie co? Dla bezpieczeństwa, żeby nie przeciągać tego za bardzo, to jednak sobie to odpuścimy. Zobaczmy. Najpierw mamy pogadać z Karą, a potem jest Ogar. No ale okej, myślę, że na spokojnie możemy to zrobić. Dobra, jak to wygląda z moimi zapasami? Mam ponad 2000. Prawie 200, nie, ponad 250, bo 252. No, coś tam możemy fajnego wziąć. Na pewno chcę ten piorun wziąć od tej bestii, sobie ogarnąć to zaklęć, bo to jest zajebista rzecz. I jest o wiele lepsza niż te wyładowanie, które po prostu stawiam na ziemi. No ale to jeszcze zobaczymy, co będzie, bo kto wie, może u Kary będę miał jeszcze lepsze zaklęcia do odblokowania. Who knows? Pogadamy, to się dowiemy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Łowce Magów. Cześć!